Cześć, witajcie na kanale Grywalni. Jestem Nonym, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z prezentacją tego oto monitora od firmy IAMA. Dawno nie było żadnych monitorów. No i teraz jest model G Master GB2790 QSU. Uwielbiam nazwy tych wszystkich monitorów. Naprawdę nigdy nie mogę się w nich połapać. I często jak na przykład fuzję testu monitora, to odszukuję w swoich filmach, czy może jakaś jedna cyferka się nie zmieniła, może go miałem, może go nie miałem. 240 Hz, 1 milisekunda i Fast IPS. Sprawdzimy sobie go standardowo, może odłożę te pudło gdzieś, może tu, leż. Standardowo sobie go zobaczymy z pozycji typowego gracza, czyli budowa, menu, jak się ogólnie sprawuje, jakie ja miałem tutaj odczucia. W jakieś tam dziwne rzeczy nie będziemy wchodzili. Zobaczymy, jak wyjdą testy kolorów, bo jak wiecie, testy kolorów troszkę inaczej wyglądają. Tak inaczej ja nagrywam, inaczej YouTube to przetwarza, potem inaczej wy to zobaczycie. Może ja też inaczej kolory widzę, nie wiem. A sprawdzimy sobie, czy są jakieś tam przyświty, takie duperele, czy podstawowe elementy, które wy powinniście wiedzieć. I po prostu osobiście to, co mnie, to na co ja zwracam uwagę, przedstawię wam. No i tu jest troszkę pełna też specyfikacja, ale ją zaraz też dokładnie wam przedstawię. Tak więc. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się ten materiał spodobał, jakiego, powiedzcie mi, jakiego Wy obecnie monitora używacie, preferujecie jeden, dwa, a może trzy monitory. I obecnie, jak widzicie, na moim stanowisku mam dwa, był patent i chęć rozszerzenia o trzeci, ale tu jeszcze się zastanawiam, zobaczymy, jak to wyjdzie. Obecnie może za duże miejsce by mi zajęło, ale wszystkie projekty, które realizuję, na dwóch się wyrabiam, ale dwa dla mnie jest to minimum. 32 oraz 27 jako techniczny. I tak oto prezentuje się ten cały monitor. Jeżeli chodzi o początek, to przedstawiam Wam troszeczkę suchych faktów. Jest to 27-calowy monitor z rozdzielczością 1440p, format obrazu 16:9, czyli taki, który ja najbardziej lubię. Mamy tutaj 240 Hz odświeżanie i czas reakcji 1 milisekunda. Mamy display HDR 400 i AMD FreeSync. W środku tego monitora znajdziemy kabel HDMI, kabel zasilający, DisplayPort oraz USB taki do huba, który jest w monitorze i zaraz Wam dokładnie go pokażę. Oprócz tego w środku znajdują się dwa wbudowane głośniki, redukcja, mamy tutaj redukcję niebieskiego światła. Cały monitor tutaj waży około 5,5 kg, jego wymiary to 614x409x256 mm. Jeżeli sobie pójdziemy od dołu, mamy na dole taką plastikową podstawkę, standardowa, tak jak w większości monitorów i jamy, dobrze wykonana, taki cieniutki plastik. Jeżeli sobie pójdziemy w górę, mamy tutaj przyciski funkcyjne, które służą do poruszania się po naszym menu oraz włączenia i wyłączenia menu, no i ten cały pasek, który Wam przed chwilą przedstawiłem. No i oczywiście logo. Z tyłu mamy tutaj uchwyt na kabel, całe ramię wygląda w ten oto sposób, G-Master, czarny, to już wszystko było przyczepione. Jedyna rzecz, którą musimy przyczepić po prostu po koniec pudełka, to jest ta tutaj podstawka. Ramię też jest w pełni plastikowe, ale dzięki czemu monitor waży tylko 5,5 kg i naprawdę nie jest ciężki. Z tyłu logo i jama. Tutaj ma, z tyłu mamy wejście na kabel zasilający. Z tej strony mamy wejście słuchawkowe, wejście HDMI, DisplayPort. Hub USB możemy podczepić i wtedy działają nam dwa tutaj te USB. Z tyłu tutaj mamy cienki plastik, więc wszystko generalnie jest tu wykonane z takiego cienkiego plastiku. Na plus zasługuje też ramka tego monitora. Zobaczcie, jak ona tutaj wygląda, jak została zrobiona. Fajnie się to prezentuje, nie jest za gruba. I sam monitor też do jakichś takich grubasów nie należy. Jak widzicie, jest cieniutki, ale sama rameczka bardzo tutaj mała. Oczywiście monitor jest wyposażony w standard VESA 100x100, dzięki czemu możemy sobie go powiesić na ścianie, a jeżeli nie lubimy wieszania na ścianie, no to ta podstawka, którą dostajemy od producenta, gwarantuje nam możliwość regulacji monitora góra-dół. Możemy zrobić z niego pivota. Tadam, działa. Sporo osób używa, ja w sumie nigdy nie używałem tego. Możemy sobie pochylić go, odchylić. Niestety nie ma możliwości skręcania jego lewo, prawo. Cały monitor, tak jak widzicie, stabilnie stoi tutaj. Nic się nie dzieje, więc jeżeli troszeczkę ruszymy biurkiem, no to ten monitor dalej jest tutaj w miejscu i w takim ustawieniu, jakie zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o suche fakty, to byłoby tyle. Teraz przejdźmy sobie bardziej do części lepszej, praktycznej. Zacznę sobie menu, kolory i ogólnie powiem Wam, jak na nim się pracuje. Tutaj mamy te przyciski do poruszania się po całym menu. Wchodzi się do niego klikając przycisk
Enter i wyświetla nam się taki szybki skrót, możemy sobie od razu przejść do tego, co chcemy, bądź od razu kliknąć drugi raz Enter i nam się rozwija tutaj bardziej rozbudowane. Jest ono po polsku, można też zmienić język na inny, jeżeli was to satysfakcjonuje. Tutaj tak, możemy ustawić bardzo dużo rzeczy, kontrasty, overdrive, kolejne, tryb eko, możemy włączyć redukcję niskiego światła, głębie czerni, strukturyzacja kolorów i AMD Freezing. Żeby z tego wyjść i przejść sobie tu w lewo, klikamy Exit i możemy przejść do wyboru. Wejść, regulacji, tutaj audio, możemy włączyć bądź wyłączyć, tryby użytkownika, jeżeli sobie gdzieś zapisujemy, ustawienia kolorów, regulacja obrazu, język, dodatkowe ustawienia OSD, informacje 240 Hz, 1440p i możemy przywrócić ustawienia domyślne. Jeżeli klikniemy Exit i tutaj mamy też tryb Eco, w zależności od tego, czy chcemy być Eco, czy też nie. I tu weź się input, czy wybieramy sobie, czy jest to auto HDMI, czy DisplayPort. W moim przypadku jest to DisplayPort i przycisk do wyłączania. Sprawdźmy sobie teraz, jak prezentuje się taki szybki test kolorów. No jak widzieliście przed chwilą, test różnych kolorów, wszystko ładnie wypadło, jeśli chodzi o ten czarny, zwracacie uwagę, że to jest wina tutaj kamery. Normalnie takich prześwitów tutaj nie ma, wszystko wygląda pięknie, ale to właśnie dzięki matrycy IPS, że te kolory są tak dobrze odwzorowane. Fajnie to wygląda i też szeroki kąt widzenia jest, że jak ktoś usiądzie po prostu obok, to będzie wszystko widział, co tutaj robimy, więc jak widzicie, naprawdę kolory są żywe, intensywne i fajnie to się wszystko tutaj zgrywa i prezentuje. Prace biorą przy tym monitorze też są dużą przyjemnością, tak jak mówię, no matryca IPS robi roboty, do tego oglądanie filmów, seriali też jest ok, ale granie przy odświeżaniu 240 Hz i czas reakcji 1 milisekunda naprawdę robią wrażenie. Obraz jest płynny, nie zacina się, nic nie klatkuje, nic nam tutaj nie przeszkadza, żywe, dynamiczne kolory. I dzięki temu czujemy się bardziej, jakbyśmy byli właśnie w świecie tej oto gry. I moim zdaniem monitor jest wart polecenia. Wszystko tutaj dobrze się zgrywa. Najbardziej można odczuć to wszystko podczas grania w różnego rodzaju FPS-y, bo tam mamy dużo FPS-ów i dzięki odświeżaniu 240 Hz to się ze sobą pokrywa i tworzy naprawdę tutaj fajną całość, daje niezły klimat. Ja osobiście z rozgrywki na tym monitorze byłem bardzo, ale to bardzo zadowolony. No i to tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego oto monitora. Mam nadzieję, że ona się Wam spodobała. W szybkim podsumowaniu mogę stwierdzić, że na plus zasługuje to, że jest bardzo fajna podstawka, może się regulacji prawie we wszystkich płaszczyznach. Szkoda, że jeszcze nie można go skręcać na boki, tak żeby na przykład komuś pokazać coś, jak obok nas siedzi matryca. Jak najbardziej na plus szerokie kąty widzenia, bardzo dobre kolory, prawie brak żadnych tutaj prześwitów, testy wszystkie przebiegły sprawnie. Jak sami widzieliście, bardzo żywe kolory, duża możliwość tutaj personalizacji, jeżeli chodzi o menu, ale no standardowo poruszanie się po tym menu nie należy do najłatwiejszych i trzeba troszeczkę przywyknąć, ale później jest już ok, mniej więcej w większości monitorów odjamy właśnie w taki sposób się po nim musimy poruszać. Na plus zasługuje też to, że w kartonie z monitorem otrzymujemy cały zestaw niezbędnych kabli. Jeżeli jakaś dana rzecz jest wykonana w pełni z plastiku, nie zawsze jest to dobrze zrobione, ale w tym przypadku, mimo że nie ma prawie żadnych metalowych elementów, tylko gdzieś tam z podstawki na dole, to wszystko zostało dobrze, tutaj są spasowane, nic nie trzeszczy, dobrze jest on, ciężar jest dobrze rozłożony, nic nie lata na tej podstawce, z tyłu cała nóżka, cała podstawka, wszystko idealnie ze sobą tutaj współgra, więc ja z tego testu i z prezentacji jestem osobiście zadowolony i monitor przypadł mi do gustu. Dajcie mi znać, jakiego monitora Wy używacie i czy ten Wam się spodoba i może planujecie jakoś teraz modyfikację swojego pokoju i ten materiał może Wam jakoś pomógł. Więc dzięki wielkie za obejrzenie, widzimy się w kolejnych testach i filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!